disappear. You know just where to look. You know just where to look. You, you have a heart of gold. And I look forward to growing old, 'cause I'll be old with you. Hi guys, welcome to my diary. Plant a garden in the summertime and pick you flowers in the rain or shine. Just because, first of all, in my today's diary, I wanted to focus on one topic, which is actually a very important thing. Today is my mother's birthday. So 29th October is my mother's birthday. So happy birthday, Mom. I'm very glad that you're still there for me always. Although we are very far from each other, very far apart from each other, I still always can call you anytime, and you always pick up the phone and have conversations with me that sometimes last 1 hour or even longer. Although we are that far, it feels like you're next to me. So thank you very much for that, Mom. I'm getting more emotional. Besides that, maybe I'll just do it in Polish. Mamo, chciałbym powiedzieć, chciałbym życzyć Tobie wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Przed chwilą powiedziałem, jak bardzo jest dla mnie znaczące to, że możemy razem zawsze sobie pogadać. Nie zważając na to, że jesteśmy tak daleko od Ciebie, zawsze jesteś dla mnie na miejscu, zawsze odbierasz telefon. Oj. Sorry. Za ten, bo się wzruszyłem trochę. Nie wiem dlaczego, bo to w sumie Ty powinna się wzruszyć, nie? Zawsze odbierasz telefon, kiedy do Ciebie dzwonię i rozmawiamy godzinami, albo czasami tylko 5 minut. Jak gdzieś idę, gdzieś wychodzę, za co jestem Ci bardzo wdzięczny, za co bardzo dziękuję. Jak już powiedziałem, nie zważając na to, że jesteśmy tak daleko od siebie, dzięki temu, że mogę do Ciebie zadzwonić w każdej chwili, ta odległość między nami jest jakoś skrócona i czuję się tak, jakbyś była zawsze obok mnie. Za co Ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że dzisiaj będziesz miała naprawdę dobry dzień. Przy okazji mam nadzieję, że Twoja ręka bardzo szybko będzie z powrotem sprawna i cała ta operacja przeszła jak najbardziej prawidłowo i nie będzie żadnych powikłań. Za co naprawdę mam nadzieję i modlę się za to codziennie. Poza tym mam dla Ciebie bardzo dużo rzeczy, jak już wiesz, a wyślę Ci różne prezenty, które zbierałem od kilku miesięcy, więc prezent dojdzie, ale trochę późno. Tak, teraz piję sobie herbatkę z Twojego kubka, który mi kupiłaś jakieś kilka lat temu dobrych, więc dziękuję Ci za to również. Herbatka też od Ciebie, mamo, malinowa. No tak czy owak, nie wiem, no co Ci mam więcej życzyć. Zdrówka, spokoju, dobrej pogody na opalanie. Nie wiem, już w sumie zima jest, no ale w przyszłym roku, żebyś miała dużo pogody. Uważaj na siebie, mamo, i zresztą za chwilę do Ciebie zadzwonię, więc tyle na to. Przy okazji, krótki filmik dla Ciebie. Jakieś tam będą powybierane, coś, nie wiem. Także
teraz potem się zobacz. Dziękuję Ci za to, że przyjechałeś do Korei na początku zeszłego roku na moje zakończenie doktorata. Naprawdę spędziłem z Tobą niesamowity czas. I mam nadzieję, że się zobaczymy w przyszłym roku. Pa, pa. Kocham Cię, mam. Oh. Oh no, guys. Anyway, I got emotional, I'm sorry. There is a next video coming up for my mom. Just enjoy it. Today is gonna be a short diary. I don't wanna stretch it too long because it's for my mom. It's not about me. Only one thing I will say. Friday, Saturday, I will upload my Pyeongchang vlog, which I'm editing now. So, see you soon in the Osawa Yogin and Chomiji series. Bye. Peace. I love you, mom. Jesteśmy teraz na dziedzińcu królewskim, a ja się czuję jak królewna, co prawda starsza, ale królewna. Dzięki. Zdrowie za wycieczkę i za zdrowie mamy. Żeby pija? Robisz tak. Ty chyba chory. Grób. Żeby pija, to wypij. I tak robisz, tak? Dobra, nie ma nic. Okej. Okay. Gdzie było? Było? Mhm. Krek, a będę więcej dłużej rosnął. Dobra. Hi, mama. Dadu, kurczę. A do rym wychają. Do.